Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 10 samochodów na każdą kieszeń. Będziecie mogli zobaczyć wszystkie najfajniejsze samochody od 4000 właściwie do 30 paru tysięcy. Wszystkie auta możecie znaleźć też w linku poniżej filmu. Także zapraszam Was też do głosowania w komentarzach samochody, które Wam się podobają. A teraz zapinamy pasy i jedziemy. Oto co, mamy Forda Focusa C-Maxa. A Focus dlatego, że to jest płyta podłogowa Focusa dwójki. Jest to auto z 2007 roku z silnikiem 2.0 TDCi. Jest u nas wystawiony za 9900. Samochód produkowany w latach 2003-2010. W 2006 roku przyszedł lift. Ten trochę bardziej agresywny jest. Te lampy są bardziej łezkowate. Dlatego były takie bardziej ciachnięte, tak na ostrzejsze miały te kształty, te lampy. Auto ma długość 437 cm. Wysokość 1,60 m właściwie. I rozstaw osi 2,64. Bagażnik w tym samochodzie przy rozłożonych fotelach ma 460 litrów, przy złożonych 1620, także jest to spora przestrzeń bagażowa. Rodzina się zmieści. Myślę, że spokojnie razem z psem. Ja już nie mają psa. Wilczura czy mniejszego? Pies marki Wilczur. Mimo, że to jest Focus, tak wracając do tematu naszego samochodu, mimo, że to jest Focus właściwie, jest troszkę wyższy ten samochód. Ta widoczność za kierownicą też jest lepsza. Pokaż może wnętrze, które też jest bardzo przestronne. Samochody były bardzo dobrze wyposażone fabrycznie. Cała multifunkcja przy kierownicy. Oczywiście na tynach zapraszałeś tempomat, jak widzimy. Radio fabryczne, dobre nagłośnienie to miało, to radio. Bardzo dobre nagłośnienie nie było. Klimatronik tu jest. Klimatronik, także też klimatyzacja. I skrzynia sześciobiegowa, co widać. Sześciobiegów, także też bardzo komfortowa auto w trasie, czy też do miasta. Właściwie człowiek się nie męczy, ten silnik też się nie męczy. Dużo schowków też tak, mamy. Tak, schowków też bardzo dużo jest, także można... Można tutaj bardzo dobrze pochować różne rzeczy. Tapicerka też jest i nawet taka dźwignia do zmiany pozycji w siedzisko. Siedzisko, no, wysoko. No i dokładnie. Tu jest też taki schoweczek, więc to w sumie tych schowków jest i jest. Bardzo jest, dużo. Tu jest kolejny. Wracając do silników, jest to akurat silnik 136-konny na pasku rozrządu. Pierwszą zmianę rozrządu w procent zaleci przy 200 tysiącach, ale jednak po upływie lat i po wymianie tych elementów na nieoryginalne na zamienniki trzeba przestrzegać te interwały na krótsze, czyli to mniej więcej 900 tysięcy kilometrów wymiana rozrządu. Spalanie tego samochodu w granicach 6-7 litrów mniej więcej, można powiedzieć. Tutaj też to no, nie zaskoczy nas jakimś wielkim spalaniem. Właściwie to jest no, takie auto rodzinne, można powiedzieć, śmiało. A bagażnik? Bagażnik ma bardzo dużą pojemność, ale co fajne w tym samochodzie jest to, że boczne fotele są jeżdżone przed tył, to możemy troszkę poregulować sobie tym rozstawem tych foteli. Ale bagażnik głęboki, też coś można tutaj jednak schować. Tak, tak, myślę, że spokojnie. I nasze tutaj tradycyjne, co już pokazywałeś wielokrotnie, schoweczki z boku. A co one kryją tym razem? O! Nie wiadomo co właśnie. Dookoła chyba. Element elementu. I tu też coś takiego jest z tej strony, co ciekawe. Niespodzianek pełen. O, śrubki. Tak, to pewnie do drugiego kompletu kół. Pewnie tak. Teraz nie ma w tym samochodzie. A kiedyś był. Kiedyś był. I Toyota Avensis trzeciej generacji. Kombi z silnikiem 2.2 Decat z 2010 roku za 23900. Model ten produkowany jest od 2000, był produkowany od 2008 do 2018 roku, czyli aż 10 lat. Dwa razy modernizowała ten model. I cieszył się popularnością. Bardzo dużą popularnością. Dwa razy Toyota modernizowała ten model w 2011 roku i w 2015 roku. To jest auto bardzo takie pakowne, to jest idealne auto, też rodzinne, tak? Duże kombi, bezpieczne przede wszystkim. To pokażmy od razu. Długość tego samochodu to 477 cm. Się ledwie na placu u was zmieściło. Jeśli chodzi o wysokość, to jest 148 cm. Rozstaw osi 2,70. Duże auto, wygodne, tak? Rozumiem. Dokładnie tak. Jest bogato wyposażone, jak to w Toyotach teraz. A czy zmieści się, no bo już tak, rozumiem, że to jest auto rodzinne, ale czy zmieści się pies? Myślę, że nawet dwa. Nawet dwa, okej. Okay. Yorki czy większe? Wilczury. Wilczury, dobra. Otwieramy wnętrze. Dobra. Co tu mamy we wnętrzu? Nie powiem, że skóry bajery, bo tu jest akurat tapicerka materiałowa, ale bardzo wygodne, bardzo ergonomiczne są te fotele. Auto ma po prostu służyć, jednym słowem. Dokładnie tak. Ta kierownica jest skórzana, multifunkcja, jest tutaj tempomat, jest radio z nawigacją, z kamerą cofania, podgrzewane fotele, 6 biegów skrzynia manualna. No i ten duży ekran robi wrażenie, bo jest na całą konsolę tutaj właściwie, na szerokość. No tak proste jak w Toyocie. Bardzo proste. Bardzo proste, takie bardzo ergonomiczne, bardzo przyjemne w użytkowaniu. Okej, okay, i z tyłu może jeszcze pokażmy to widzom. Z tyłu. Co ciekawego mogą zobaczyć z tyłu. O. No raczej się zmieszczą, dzieci na pewno, dorośli chyba też. I chyba jeszcze nawet miejsca zostanie. Co ciekawe, to ten bagażnik przy rozłożonych fotelach ma 540 litrów. Po złożeniu tych foteli mamy 1600 litrów ponad. Także to jest spora przestrzeń bagażowa tutaj jest. Uda nam się pokazać? Tak, jak najbardziej. Tak jak mówiłem, bagażnik duży, przestronny, 543 litry przy fotelach rozłożonych.
przedłożony 1610 litrów. I nawet rozumiem, widzę, że nowy nabywca otrzyma matę bagażnika. Tak, bardzo wygodna sprawa, więc wrócisz całego sobie bagażnika, jak coś przewozisz. I nie przesuwa się ładunek. Nie przesuwa się ładunek i to w ogóle no, bardzo wygodna sprawa, tylko to wyciągasz i właściwie zmywasz, tak? A co pod spodem mamy, pod matą? O, schoweczek. Nie jest koło zapasowe, jak to albo koło. A nie, są półeczki jeszcze. Pewnie tu jest koło zapasowe. No to już nie będziemy wyciągać, bo to każdy wie, jak wygląda dokładnie. I tutaj nie mamy klapki takiej konwencjonalnej, tylko mamy takie, jak gdyby... Półeczki takie, tak, z jednej i z drugiej strony. O, tutaj. Może powiem jeszcze o wadę tego samochodu, tak? Na co trzeba uważać przy zakupie takich aut. No dobrze, tylko zamkniemy może bagażnik. Te silniki mają różne opinie. O jaki tu jest silnik jeszcze? 2.2 dekad, 177 koni, 400 Nm ma ten silnik. Także jest to też sporo. Rozumiem, że jest to diesel. Jest to diesel. Tu jest generalnie spalanie bardzo niskie, bo 6 litrów. Jeśli chodzi o wadę tego silnika, opadały tu leje cylindrowe. O. Także gdzieś tam trzeba mieć to na uwadze, oczywiście jak klasyczny diesel. Czyli tak, wtryskiwacze, koło dwumasowe i do tego jeszcze turbosprężarka. No to jest normalna sprawa, tak, normalna rzecz w każdym dieslu. Czyli po prostu trzeba więcej troszkę dbać niż normalnie. Dokładnie, trzeba kontrolować te oleje, interwały co 15 tysięcy kilometrów. Czyli jedno sobie polecamy, ale z uwagą. Polecamy z uwagą. No jest to auto bardzo przyjemne i wygodne do użytkowania. Kaiser PT Cruiser 1.6, to jest auto z 2004 roku. Jest u nas wystawiony za 6900. Przebieg tego auta to niecałe 209 tysięcy, jest to auto pierwsza właściciela. Co ciekawe, no są te auta krajowe produkowane. Auto? Słucham? Krajowe auto. Krajowe auto. I te auta były produkowane od 2000 do 2010 roku, z czego lifting przeszły w 2007 roku. Jak widać, ta sylwetka bryła jest dość kontrowersyjna. Jest to tak jakby kompaktowy van w stylu takim retro, można powiedzieć, tak? Bo ten przód taki jest typowo retroamerykański. Poważne wrażenie sprawia z przodu. Bardzo poważne, takie agresywne jest. Ulubione auto lekarzy, niegdyś kojarzące się z ulubionym serialem niektórych, tak? Tak, dokładnie. Auto jest zbudowane na bazie podłogi, właśnie modelu Neona. Także tutaj też to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Neona podnosi w stylu fabrycy nawet. Neon to inny model Chryslera, rozumiem. Tak, dokładnie. Zresztą mieliśmy już odcinek o właściwie Neono, Chryslerze, Dodge'u i tak dalej. Już to było w poprzedniej serii. Bo jak powiemy Neon, to ludzie skojarzą, że chodzi o Neon na mieście. No, no może być Neon to jeszcze, jakby się uparł. Jeśli chodzi o tą pozycję za kierownicą, bo to auto jest dość wysokie, tak? Jak widzimy, ten samochód jest bardzo wysoki. Gdzieś ta pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, bardzo dobra jest widoczność tym. W ogóle są bardzo autopakowne i bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Wnętrze przestronne. Tam jeszcze dodatkowy komplotopom w tym samochodzie, akurat w tym egzemplarzu. Bardzo ciekawe sterowanie szyb jest, bo jest na konsoli środkowej. Na sterowanie nawiwami, tak? Jak tutaj już... Fajna prostota, ten lewarek też fajnie taki prosty jest, pięciobiegowa skrzynia manualna. Takie wszystko w stylu retro. Tak, tak w stylu właśnie retro amerykańskim, czyli prosto w obsłudze. A ciekawo, tu jeszcze wentylatory w schowku w drzwiach. No, tak? Tu masz, wiesz, taką automatykę, że w głowie nie mieści. No i tutaj te oponki takie. Tak, tak, tak. Są zimówki, drugi komplet. A powiedz Janku, jak jest serwisowanie tego samochodu? Czy dostępne części jest... Ceny są bardzo dostępne, są dobre, przypominacie, bardzo rozsądne ceny i bardzo dobra dostępność tych części jest. Czyli nie ma problemu. Nie ma problemu. To jest już bardziej tak zeuropeizowany ten samochód. Czyli to jest wersja europejska Chryslera, można powiedzieć, dokładnie tak? Tak. Co ciekawe, wracając do silnika, silnik ma 1.6, 115 koni, jest to silnik z BMW zapożyczony i z Mini. Skoro jesteśmy przy tyle samochodu, to bagażnik ma 520 litrów. Jeśli spojrzymy do katalogu tego samochodu, właśnie Chryslera, dowiemy się, że te samochody rozpędzały się w 13,5 sekund do setki. A z tym silnikiem prędkość, oczywiście. Tak, z tym silnikiem, a prędkość maksymalna była 176 km na godzinę, także nie było to zbyt dużo. Co ciekawe, spalanie takiego auta katalogowe to jest granica 7,7 litra na 100 km, także nie jest to zbyt duże spalanie przy tak dużym samochodzie właściwie, tak? Przy tak dużej bryle. Pod wadą tych samochodów były luzna przykładnie kierownicze na innym zawieszeniu. A w naszym egzemplarzu? W naszym egzemplarzu akurat wszystko jest ciasne, nie odczułem żadnych luzów ani żadnych nieprzyjemności podczas prowadzenia. Czyli wsiadać jechać? Wsiadać jechać, to auto, tak jak mówię, no auto jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Zresztą widać wtedy i korozyjnie samochód nie jest zły, ale też technicznie jest bardzo dobry. Czyli co, pokażmy ten bagażnik może. Dobrze, otwieram ten bagażniczek. Tak, stoimy. Trzeba sposobem. Sposobem, okej, okay, łomem? Tak, już wyciągam łom. Płaska podłoga. Gdzieś ta przestrzeń bagażowana jest całkiem niezła, tak? Całkiem trzy wygodnie też pakuje. Ale ładny, czysty bagażnik. Bardzo ładny jest, tak. No tak jak mówię, to auto krajowe, także nie ma co, nie wiadomo,
odżegać jakiegoś śmietnika, że tak powiem, tak? No, no ale tu mamy schoweczek inaczej umiejscowiony, widzę. Jak już się otwiera bokiem. O! Z boku, o, z boku ty. Z boku i tam nawet coś jest. To pewnie lewarek jest, tak czuję i tam. Ukryty sprytnie, no dobra. Tu możemy... Tu jest taka półeczka też trochę w dziwnej wysokości, bo nad półeczką robi się półeczka, tak? I mamy teraz dwie półeczki w postaci jednej półeczki. No, no właśnie, dwa w jednym, tak? Dwa w jednym. Jest to takie urokliwe w tym samochodzie, że ta przestrzeń... Półeczkę można, widzę, jeszcze niżej obniżyć. Tak, można obniżyć, ale patrz, co jest ciekawe w tym samochodzie. Masz dużą przestrzeń ładunkową, tak? Bo jak chcesz zapakować jakiś towar, to masz bardzo proste podejście. Ta klapa jest szeroka, otwiera się całą powierzchnią tego bagażnika, co jest bardzo fajne. Janek polecam. Janek polecam. Janku, szwedzkich wyrobów jeszcze dzisiaj nie było. No nie, ale mam bardzo piękne auto ze stajni Volvo. Volvo S60, 2005 rok, 2.4 silnik, 140 koni i niecałe 240 tysięcy przebiegu. Czyli jak na pojemność silnika, a moc, to tej mocy to nie jest wysilony silnik. Zaraz powiem więcej na to silnika, ale tak. Możemy to auto sprzedać wam za cenę 16 900 zł. Limuzynę. Za piąty rok. Volvo S60. Wracamy do silników. Silnik 5 cylindrów, 2400 S60. 5 cylindrów, pojemność 2400 S60. Damy radę. On ma moc 140 koni, ale ten sam silnik jest przy mocy 170 koni. Czy generalnie akurat ten nie jest wysilony, tutaj więc jest szansa, jest, że długo podziała. Nie jest wysilony, ten bardzo długo pożyje. W 2004 roku przeszły modernizację te samochody, także lifting już był taki w miarę. Widać chociażby po obrysówkach. Czyli to jest poliftowy. Tak, to jest poliftówka. Ten przód bardziej taki jest agresywny, bardzo, bardzo fajny. Tak, ładny samochód, rzeczywiście. Długość tego auta to 4 metry 60 cm. Jeśli chodzi o wysokość, to 1,43 m. Bagażnik tu jest nieduży, bo przy rozłożonych fotelach to jest tylko 424 litry. Po rozłożeniu uzyskujemy 1024 litry. Janku, ty masz trudne warunki pracy, bo cały czas widzę, się poruszasz po lodzie. Powiem ci, ja generalnie tę łyżwę pod spodem zamontowane. A, okej, okay, to dajesz radę, dobra. Pokażmy ten bagażnik może, tak, jak już pokazuję, jesteśmy. Tak, także tutaj już działamy, już otwieram. O, tam jeszcze haknę szczepkę. Są dywaniki, jeszcze gumę też wykładzina jest z bagażnika. No, ale tutaj taki porządek, tutaj jest ładnie trójkąt umieszczony. Tak, tu to tak po szwedzku jest, tak z głową, tak jak w Ikei. Bagażnik taki spory, aczkolwiek... Komora pakowania to jest, ta wnęka jest taka niezbyt duża. Tak, dokładnie, nie ciężko jest... Ciężko jest tu wejść. Tak, i od razu po złożeniu obydwu foteli, no mam, tak jak mówię, 1024 litry pojemności, także sporo. Sporo. To pokażmy od razu to wnętrze tutaj. Dobrze. Z tyłu, co tutaj mamy ciekawego. Czy fotele półskórzane. Jest jak w limuzynie, rozumiem, tak, tak prawie. Tak, fotele półskórzane, faktem. Z tyłu nie ma zbyt dużo miejsca na nogi, niestety. No nie ma. Chyba że pojedziemy z fotelami do przodu. Chodzi o cały komfort jazdy. Dobra. Wnętrze z przodu już pokażemy, jak wygląda. No tu jest więcej miejsca zdecydowanie. Ten radyjko też jest bardzo intuicyjny, ten klimatronik też jest bardzo intuicyjny, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Czy nie jest to skomplikowane w obsłudze? Nie jest skomplikowane. W ogóle samochody są bardzo trwałe, nie tylko silnikowo, ale zawieszeniowo, skrzyniowo. To jest bardzo trwała konstrukcja. No i wnętrze w ciemnych kolorach. Ciemne kolory, także nie widać też brudu. Myślę też, że jest zaleta w samochodach po ciemne wnętrze. Może tak trochę w lato nagrzewać się, ale no to za coś, tak? Nie widać też zużycia. Jaki przebieg ma ten samochód? 240, bodajże 3000 km. I do kupienia za 16900. Jeśli chodzi o rozrząd, to oryginalny rozrząd zmieniamy co 160 tysięcy km lub co 10 lat. Jednak przy zamiennikach bym stosował troszkę inne, te krótsze interwały, tak 90-100 tysięcy, więc to jest tak odpowiednio. Spalanie tego auta w trasie to nawet jest poniżej 9 litrów, bo 8,5-8,8. Jeśli chodzi o miasto, to jest drastycznie to wzrasta, bo jest 11-12 litrów. Jedną z wad tych samochodów jest na pewno promień skrętów. No duże auto, ciężko się auto manewruje, a to w każdym Volvo tak jest, w każdym Volvo. Czyli zaparkować pod marketem jest może ciężko, być... na 2-3 razy, jakieś miałem Volvo, to bardzo ciężko się to robiło. Ponadto kolejną wadą tego samochodu, właśnie tego silnika, są falujące obroty. Zwyczaj to wystarczy wyciszyć przepustnicę i będzie wszystko w porządku. Czyli taka prosta do usunięcia wada. No, tak jak mówię, to auto jest niezawodne, także gdzieś tam są takie. Czy właśnie nawet pierdoły. Nie tyle wada, ile po prostu trzeba zadbać o auto. Dokładnie tak. To co? Czechy! Ahoj! Czekaj, w sumie Niemcy prawie. Dobra, właściwie Niemcy, tak? Ale Skoda Superb. Piąty rok. Pierwsza generacja. TDI, pierwsza generacja, 1.9 TDI. 345 tysięcy przebiegu. I co ciekawe, 9.900. No, a nowe w salonie dużo drożej. Dużo drożej. To jest auto na płycie podłogowej Passata, przy dużej płycie podłogowej. Długość tego samochodu 4.80, także spora.
Wysokość 1,44, rozstaw osi 2,80. Jest to najbardziej z takich aut rozpoznawalnych. To brało, te auta były użytkowane w bardzo wielu firmach. Mamy też silnik 1.9 TDI, czyli bardzo trwały silnik, 130 koni na pompowtryskach. Tutaj interwały olejowe co 15 tysięcy, rozrząd co 90. Auta są trwałe, generalnie są trwałe, nie zabicie. Oczywiście jak w każdym dieslu, Womasa i turbo. To są rzeczy, które mogą się wysypać, ale niekoniecznie muszą. Widać, że to auto jest długie, co? Ale mogą, więc i tak trzeba po prostu dbać jak o normalnego diesla. Dokładnie. Co jeszcze, tą wersję mamy full wyposażoną, w pewnej opcji. Na dłużej jest Solar, wnętrze jest w skórach, w szarych skórach. Manualna skrzynia pięciobiegowa, duże radio, klimatronik, multifunkcjonalna kierownicy, tempomat, skóry bajery. A teraz chodźcie z drugiej strony, żebym pokażę. Z drugiej strony jest mistrz. Będzie niespodzianka? Tak. Patrzcie teraz. Mamy tak, z tyłu dużo miejsca. I teraz dużo pokażę, to normalnie jest mistrz. Ja myślę, że bym tutaj stolik wstawił nawet. O, patrzcie teraz. Nie, ale deszcz nie pada dzisiaj. Nie pada, ale... O! A to jest parasolka firmowa? Tak. Dzień dobry. Czyli ona była dodawana do samochodu? Do samochodu, tak. O, no to jest ciekawe wyposażenie. Typowo prezesowe, tak? No dobra, tutaj widzę jakieś oznaki korozji są. Tak, no właśnie w Skoda trzeba zresztą tą korozję. Tylne klapy zawsze lubią sobie rdzewieć. Tak samo jak przednie błotniki, zresztą na tym też jest gdzieś ta korozja właśnie na klapie, na przednie błotnikach. Jeśli chodzi o bagażnik. Duży. No ale można oczywiście fotele złożyć. Złożymy fotele, to będziemy mieli aż 1220 litrów. No auto naprawdę jest bardzo fajne i godne polecenia. Wady tych aut? Tak jak mówiłem, korozja. Wszechobecna na błotnikach, na klapie. Tak, to jest koroza, z drugiej strony gdzieś tam kiedyś sobie zreperował taśmą. Nie zrywaliśmy tego, żeby pokazać coś tam faktycznie samochodu. Ale generalnie samochód myślę, że jest wart tych pieniędzy. Jest wart tych pieniędzy i jest wart tej godnej uwagi. Tym bardziej, że na taką limuzynę dużo obszerną nie są to duże pieniądze. Co ciekawe, jest to Salon Polska. Salon Polska, czyli krajowe auto z historią pewnie. Dokładnie. Okej, okay, czyli Janek poleca. Bo to dosyć leciwe autko. Leciwe auto, ale myślę, że też jest bardzo fajną propozycją dla osoby, która na przykład zaczyna przygodę z motoryzacją, tak? To jest też bardzo fajna propozycja, bo to jest auto z 97 roku. Silnikiem 2 litry diesel, wolnosący, ma 72 konie. Czyli niezniszczalny. Jest niezniszczalny, jest nie do zabicia. Ma niecałe 300 tysięcy km, ma 270 tysięcy km dokładnie. I kosztuje 3900. Auto było produkowane od 94 roku do 97. To jest końcówka produkcji. Przede wszystkim tak, małe wymiary. 400 cm długości. To jest no, wymiar taki, że bardzo ma miejsce moje to auto. Auto kupowane w Polsce miały bardzo ubogie wyposażenie. Ten egzemplarz. Ale kierownica była. Kierownica była i to po lewej stronie nawet. W standardzie? W standardzie. Co ciekawe, ta wersja ma klimę i welurowe wnętrze. No to nie jest taka najprostsza jest taka wersja. W miarę bogata. Szybko temat to nie powiedziałem, bo to się rozpędza w 14 sekund do setki. I prędkość? 165. No ale to dla początkującego kierowcy aż za dużo. Dokładnie, mi się wydaje, że to jest akurat takie auto z takimi możliwościami, że młody kierowca poradzi się z tym samochodem. Tym bardziej, że na autostradzie w Polsce możemy co najwyżej jechać 140. Dokładnie. Ale wiesz co jest fajne? Wiecie co jest fajne w tym samochodzie? Niskie spalanie. Do 6 litrów pali. A przy delikatnej jeździe jeszcze mniej. Podejrzewam, że 4 litry można zamknąć tym samochodem spokojnie, wszędzie spokojnie jechało. Co, pokażemy środek? Tak. Fajne, ergonomiczne, jest radio. Ale takie welurki przytulne. Tak. Teraz to jest tak rzadko tak spotykane. Naprawdę... Też taki prosty, ale czytelny. Dokładnie. To co trzeba jest. Wszystko jest na miejscu. Niczego nie brakuje. No tu widać takie wszystko starego typu. Te regulacje nawiewów suwakowe, jak to w Japończykach starych. Tutaj można zobaczyć. Skrzynia pięciobiegowa, hamulec ręczny na miejscu. W ogóle, to dajcie nam znać w komentarzach, czy interesują was też takie samochody, czyli tanie, czy to... Jeżdżące. Tak, jeżdżące. Pytanie, no bo ich nie stwierdzą, że to tak świetnie pokazujecie na tym kanale, tak? Ale znaczy, ludzie szukają aut w różnych budżetach. No właśnie, no nie każdy ma 20 tysięcy nawet budżetu na samochód, tak? Że kupi teraz auto i nim jeździć. Albo stoi i kupić nowy. Niektórzy wolą, dokładnie, niektórzy wolą zaproponować mniejszą kwotę i nauczyć się jeździć tak samochodem. Może po prostu jeździć do pracy, na dojazdy go używać. No tu widzimy taki mankament, jest coś na taśmie, tak przyklejone. Coś tutaj się stało, jakbyś tam jeszcze... To jest auto w budżecie do 4000 zł. Czyli to generalnie ma prawo różne rzeczy, mają prawo się wydarzyć. Nie ma co czekać w tym budżecie nie wiadomo czego, tak? Nie będzie fajerwerku. Ważne, żeby odpalał, jeździł, hamował, skręcał. Dokładnie tak. I miał ważne badania techniczne i ubezpieczenie. I ubezpieczenie ma badania techniczne też, ma także. No, można auto, wsiadać i jechać. Auto jest gotowe do jazdy. Janku, coś wielkiego nam chcesz pokazać tutaj. Citroen C5. Ale to jest drugiej duże. Generacji. To jest duże auto. I
Niektórzy twierdzą, że jest to najpiękniejsze auto świata, ale to jest kwestia no gustu, tak? Także dajcie znać w komentarzach, co ty myślicie, czy to jest faktycznie takie ładne auto, czy nie jest ładne auto. Tonę w śniegu, więc nie wiem, jak się tutaj poruszać, ale spróbuję. Dobra, już cię widzę. No i co, słuchajcie, to jest 2009 rok, 140 tysięcy przebiegu, kosztuje 21 900, czyli 21 900 może być twój, już dziś, może nawet jutro. To jest naprawdę bardzo fajne auto i to jest wersja akurat silnikowa 1.6 THP. Na temat tego silnika jest wiele opinii i różnych kontrowersyjnych treści. Trzeba przede wszystkim w takim samochodzie pilnować łańcucha rozrządu, bo to jest tapet na łańcuchu rozrządu. Nawet niektórzy mogą go zmienić od razu po zakupie, bo to łańcuch się nieco wyciągały, zmieniać parametry później pracy silnika. Tak samo te silniki lubią sobie trochę wypić oleju, tak? To jest po prostu jednostka, o którą trzeba nadzwyczaj dbać. Trzeba po prostu dbać, trzeba kontrolować ten stan oleju, trzeba kontrolować ten rozrząd. Ale auto, całe szczęście jest niezawodne w swojej prostocie. Zawieszenie jest zwykłe, proste, bez żadnych hydraulicznych zawieszeń pneumatycznych, tak? Ręczny jest to przykład chociażby też, normalnie z wajchy, nie z guzika. Jest normalnie z wajchy, nie? To jest w ogóle kosmos, gdzie nie spotkałem się z takim strzelenem. Ale to jest krajowe auto? To jest auto krajowe. Tak. A, to dlatego pewnie nie jest tak super doposażone, bo za hydropneumatykę trzeba było sporo dopłacić pewnie. Czyli te auta produkowano w jakim okresie? Od 2007 do 2018 były te auta produkowane. W ogóle długość tego samochodu to jest całe 470 metrów. No długi samochód. Czyli jest spory. Wysokość to 146. A jeśli chodzi o bagażnik... To lepiej nie mówić. To lepiej nie mówić. O, tu jest mamy opona, mamy koła zimowe akurat jeszcze w tym samochodzie dodatkowo. Jak widać, mieszczą się dwie opony, dwie są pozostałe we wnętrzu pojazdu. I koło dojazdowe jeszcze. Tutaj mamy 470 litrów, mamy tutaj bagażnika przy rozłożonych fotelach. I dwa koła, plus dwa dojazdówka. Koła. Dwa koła plus dojazdówka i trochę szczęścia. Trochę szczęścia, okej, okay, dobra. NPL. Pokażmy wnętrze może. Pokażmy wnętrze. To, co charakteryzuje się w tym wnętrzu, to kierownica. Bo centralna część kierownicy jest nieruchoma, kręci tylko obręcz koła. O, to już jest znana rzecz Citroena C4 Picasso, z tego co pamiętam. Tak, to było też właśnie tak jak mówisz, też czwórka Picasso. Mi się bardzo podobają te zegary, są bardzo fajnie skonstruowane, bardzo fajnie wyglądają. Nie są takie skomplikowane, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tak, są bardzo proste i intuicyjne. Tak samo radio, panel sterowania klimatyzacją, sześciobiegowe ostrzenia biegów. Auto jest bardzo proste, to jest akurat wersja podstawowa, bez żadnych udziwnień. Myślę normalnie. Tak, to powinno działać. Dokładnie tak. Mamy coś innego. BMW. Serii 1 o podtypie typu szeregu, właściwie O82. Jest to BMW 128 z silnikiem benzynowym 3-litrowym. Auto aktualnie jest wystawione za 32 900 zł, a jest to rok 2010. Produkowany w latach 2004-2013. Długość tego samochodu to 4,3 metra. Bagażnik ma pojemność niecałych 370 litrów. Jest to jedyny na rynku kompakt z tym napędem. Co ciekawe, a, czyli on ma napęd na tył. Tak. Nowe generacje w tej chwili mają napęd już na przód. To jest Rarytas, Youngtimer, klasyk. Czyli warto. Warto. Zawsze warto. Takie BMW też bardzo jest ciekawe. No bo to jest bardzo ładna sylwetka tej BMW-ki z bardzo fajnym silnikiem. 128. O tym właśnie mówiłem. Ale to nie jest wartość prędkości maksymalnej? Nie. To nie jest, chyba że w milach ewentualnie. A w milach, okej. Okay. Nie, ale tak całkiem serio, to jest to silnik 3-litrowy o oznaczeniu N52B30. Ten akurat w tym silniku jest wtrysk pośredni. Także są to akurat fajne, bo to są niskie koszty eksploatacji takiego silnika. Czyli stara, dobra, sprawdzona technologia. Dokładnie tak. Silnik ten dysponuje mocą 230 koni mechanicznych. Czyli nie mało. I 270 km. Także też całkiem sporo przy takim silniku. Przyspiesza od 0 do setki w ciągu 6,5 sekundy. Także zasuwa. Jest szybki. Widziałem tutaj ciekawostkę, że jak się otwiera drzwi, to szybko się uchyla, a jak się zamyka, to się szybko domyka. O, to jest taki patent, tak? Tak. Skrzynia automat. 6 biegów. Fajna, wygodna. Niezawodna. Nie jest zawodna, właśnie bardzo ładnie przerzuca biegi. Te samochody są naprawdę... Sprawdzone. Naprawdę sprawdzone, tak, w tych samochodach, w tych skrzynie. Czyli ten model, ten egzemplarz jest godny polecenia przez godny Janka. Godny polecenia. Poza tym się charakteryzuje tym ten samochód, że jest bardzo zwinny, jest bardzo stabilny i bardzo bezpieczny przy tym wszystkim. I tu jak zamkniemy, to pokażemy jeszcze ten patent z tą szybką, tak? O. I się domknęło. Jest bajka. No i w tej cenie nabywa się tą otwieraną i domykaną szybkę. To myślę, że jest warte jeszcze więcej pieniędzy. Oczywiście, że tak. A co z naszym bagażnikiem? Damy radę otworzyć? Teraz zobaczymy. O, jednak się udało. Ty masz magię w rękach. Ty masz magię w rękach po prostu. Po lewej jest gaśnica, klasycznie. Nie jest może tak ogromny jak poprzedni samochód, ale... Tutaj mamy apteczkę BMW, ten Volkswagena,
ale w BMW. Tak, to niemiecka technologia to. Czego chcieć więcej? I szczotka do śniegu jest też. No bo tak by przyspał, to trzeba sobie jakoś radzić przecież, tak? Bo najpierw trzeba się dokopać do bagażnika wtedy. Jeszcze. Polecamy auto, tak? Polecamy. Prawda, jest bardzo fajne. Czyli co? Bez gwiazdy nie ma jazdy. Bez gwiazdy nie ma jazdy, przepraszam. Czyli Mercedes S210. S210, ponieważ jest to wersja kombi. W210. Tak? W210 to jest typ szereg, generalnie 210, ale w kombi miało znaczenie S210. A, to coś nowego się ja dowiedziałem. Dokładnie. Jest to auto. O, jest dobrze, jest warunki są, dobrze. Auto jest z 2002 roku. A to przepraszam, wejdę słowo, jest gwiazda. Jest gwiazda i to jaka gwiazda? Najciekawsze, co w tym samochodzie jest, to silnik 3.2 CDI. Generują moc 197 koni i 420 Nm. Jest to bardzo dobry silnik. W ogóle Mercedes w tych samochodach, w tych modelach, bardzo dużą gamę silników proponował klientom. Zaczniemy najpierw od wymiarów samochodu. Czyli wymiar samochodu to jest 485 cm długości, czyli bardzo długi jest to samochód. Około 180 cm szerokości i około 143 cm wysokości. Także jest w miarę wysoki, bo w sumie mimo, że teraz jest to, o, jest trochę niższy ode mnie, ale stoi w dołku. Produkowany ten samochód był od 1995 roku do 2003. W trzecim roku wychodziły takie już ostatnie modele tego samochodu. Ten akurat prezentowany jest po lifcie, czyli z 2002 roku. Lift został wprowadzony na przełomie 2000 i 2001 roku. Różniło się to przede wszystkim tym, że było troszkę inaczej, były inne zegary w środku i były też już inne kierunkowskazy, bo kierunkowskazy były boczne w lusterkach, a w przedlifcie były w błotnikach. W silnikach akurat 3.2, w tym egzemplarzu mamy silnik na rozrządzie, właściwie jak w każdym silniku Mercedesa, na rozrządzie, na łańcuchu rozrządu to jest silnik. Także te silniki są trwałe, gdzieś tam koło w granicach 300-400 tysięcy km trzeba zrobić kontrolę napięcia łańcucha. Czyli to jest generalnie łatwy dostęp, to jest napinacz z boku silnika, wszystko jest bardzo proste. Czyli jak ktoś nie jeździ zbyt dużo, a nawet jak jeździ sporo, to i tak łańcuch jest na wieki, można tak, powiedzieć. Tak, jest na wieki. No te samochody robią no, kosmiczne przebiegi, bo tam w granicach 1,5 miliona km nawet widziałem egzemplarze, które jeździły jeszcze, tak? A nasz egzemplarz ile ma przebiegu? Nasz egzemplarz ma aktualnie 305 tysięcy kilometrów. 302, przepraszam, dodałem mu trochę. 302 tysiące kilometrów. Jest w dobrej kondycji. No wadą Mercedesa przede wszystkim, to trzeba zwrócić uwagę, to jest korozja. Korozja, dużo korozji. Może Marku, chodźmy z tej strony, pokażemy jak wygląda korozja. Z tej strony jej nie widzimy, ale z drugiej... Z drugiej strony ta magiczna korozja się zaczęła. Jak to mówią, rudego z imprezy nie wygonisz. Także tutaj mamy sporą część korozji, no to są akurat stałe elementy. No tak, ale to jest błotnik, to nie jest element nośny, czyli to w zasadzie... Błotniki. Jeśli chodzi o elementy nośne, zawsze trzeba też zauważyć to, że przy oglądaniu egzemplarzy należy skręcić koła, tak żeby widzieć kielich sprężyny, ponieważ te kielich potrafił się wyrywać z podłużnicy. Tak samo jak trzeba zwrócić uwagę na wahacze przednie, które potrafiły po prostu przerdzewieć i odpaść. O, i często zdarzało się tak, że koło się wykładało i stałeś na skrzyżowaniu. I wtedy koszt naprawy przewyższy wartość przedmiotu. Myślę, że spokojnie, tak. Myślę, że spokojnie, bo wtedy się narobi bardzo dużo bałaganu. Pokaż może wnętrze tego samochodu. I tak, to wnętrze to jest akurat wersja Elegance, także wnętrze jest bardzo bogato wyposażone. Są skórzane fotele, sterowanie jest też elektryczne fotelami, sterowanie kolumny kierownicy. Wyokończenia są oczywiście w drewnie, są to dekory, akurat drewniane forniry. Nie jest to żaden plastik, ani nic, są to normalne, prawdziwe, drewniane forniry. Jak widać, te zegary poliftowe, posiadają już taki ekranik, to jest wybudowany komputer pokładowy i też większość już tych poliftowych egzemplarzy miała radio z dużym wyświetlaczem, z nawigacją. To też można pokazać od razu. Skrzynie automatyczne w tych samochodach też były bardzo, bardzo dobre, bardzo trwałe. Najpierw na początku produkcji wprowadzali czterobiegowe skrzynie automatyczne. Następnie, tak jak tutaj jest już pięciobiegowa skrzynia, no są to pancerne skrzynie. Trzeba gdzieś generalnie uważać przy egzemplarzach z szyberdachem, tak jak w tym. Jeśli nawet leci trochę wody na wybierak, to potrafi po prostu wpaść w tryb awaryjny i wtedy też są problemy, są też koszty, ale wtedy wychodzi w grę wymiana wybieraka po prostu. Czyli trzeba pamiętać o zamknięciu tego szyberdachu, tak, przede wszystkim. Tak, o ile się otworzy, ale w Mercedesie zazwyczaj się otwierają szyberdachy. Pokaż mi może teraz bagażnik, ponieważ tu jest gwóźdź programu, można powiedzieć. Jest co pokazywać, jest tak? Co pokazywać. Więc tak, bagażnik przy rozłożonych fotelach ma 630 litrów pojemności, zaś przy złożonych fotelach aż 1975 litrów. Także jest naprawdę ogromny, jest przeogromny. Ale to widać, że tutaj rzeczywiście nawet i spać można by było awaryjnie na kempingu. Myślę, że spokojnie, można spokojnie się tu położyć i wszystko będzie w jak najlepszym porządeczku. O, złożyć fotele, rozłożyć sobie śpiwór i można spać jak najbardziej. Co tu jest pod spodem? Mamy schoweczki jeszcze różnorakie, trzymamy jakieś klucze i tak dalej. W tym miejscu mamy koło zapasowe.
też niepełne miejsce, ale... Zupełnie go nie widać. Zupełnie go nie widać. Jest takie niekonwencjonalne miejsce. Tak, tak, tak. Ale to już właściwie było w poprzednikach też C24. Też w beczkach. A tu pewnie jakieś też apteczki. Tu są apteczki, jakieś trójkąty i tak dalej. Także to wszystko jest sporą powierzchnią. Panku, dzisiaj mieliśmy różne rzeczy, ale no takiego małego samochodziku i to jeszcze z polskiej fabryki nie mieliśmy. Miałem takiego. Dewu Matiz. Silnik 08. To jest akurat 2006 rok. To jest nawet FSO Matiz chyba. FSO Matiz jeszcze, tak, dokładnie. Ma 78 tysięcy przebiegu, 78 tysięcy, powtarzam jeszcze raz, 78 tysięcy. To takie auto się zdarzają? 7800 kilometra. To się takie coś zdarza w ogóle? Rzadko, ale się zdarza. Bywa, a to jest taki przykład właśnie. Tak, tak. I słuchaj, ty właśnie, ty co oglądasz? 4900 i jest twój. O, już dziś. Już dziś. Idealne auto. Janek poleca. Janek poleca i to jak? To jest naprawdę bardzo fajne auto. Nie jest korodowane, co też było często wadą Matizów, tak? Że one korodowały. Ten akurat nie ma korozji. To pokażmy, że rzeczywiście raczej jej nie widać, przynajmniej też tak też nie jest jakiś taki bardzo zmęczony. No oczywiście są tam takie rzeczy, które materiał po prostu nie wytrzymywał w tych samochodach. Czyli chociażby matowiały lampy. Deska matowiała w takie dziwne kolorze. A teraz pokażmy pokażemy, może. Zaraz pokażemy wnętrze. Zaraz pokażemy, najpierw tak? Do wymiarów tego auta. No tu widzę, że trochę zmienił kolor ten przód. Tak, zmienił ale to można też doprowadzić opalarką czy czymś. Kwestia chęci. Słuchajcie, długość tego auta to niespełna 3,5 metra. Tylko. Nie tylko. Szerokość 1,49 m. Wysokość 1,50 m. A rozstaw osi to 2,34 m. Także naprawdę to nie jest bardzo duże auto. Janek, ty jak chodząca encyklopedia jesteś, wiesz? Czasem się zdarza, coś tam się, wiesz, tam kiedyś coś czytałem, tak to się mówi. Nie za często, ale się zdarza. Tak? Za często, ale się zdarza, dokładnie. No, jak Janek poleca, to musi najpierw coś umieć Janek na ten temat. Janek musi coś wiedzieć, żeby polecić. Dokładnie. I no, wybijesz teraz z rytmu. No, to Janek poleca. Tak, Janek poleca. To jeszcze raz. No, tak. Raz. No, to jeszcze raz. No, tak. Schoweczki z boku. To jeszcze raz. O, schoweczek. Nie no, tak całkiem serio. Silnik 08 wychodził też tych w karoseriach, wychodził silnik 1.0. To jest akurat 0.8 trzycylindrowa na 5.1 koni. Nie jest to demon prędkości, ale pali 6,5 litra. O dziwo, pali więcej w trasie niż w mieście, no ale nie ma co się dziwić. Były też wersje 1.0, one miały tam bodajże 64 konie, z tego co pamiętam. I całkiem nieźle to chodziło. Całkiem nieźle to chodziło. Była też wersja z klimatyzacją, z elektrycznymi szybami, z wspomaganiem, z poduszkami powietrznymi, ze wszystkim. Tu mamy wersję taką prostszą chyba. To jest chyba wersja live, czyli najprostszy jaki może być. Najprostszy jaki może być, możemy teraz wnętrze. Tu jeszcze może pokażę właśnie to, co wnętrze, mówiłeś tak. O tej desce, że tutaj się ona troszeczkę przebarwia. To klimatyzacji nie widziałem, to zawsze przypuszczam, tak że było. Też to można zregenerować, ale to od słońca się dzieją takie rzeczy. To od słońca, ale spójrz jakie wnętrze w ogóle jest niezniszczone w środku. No może pokażmy boczek. No kierownica widać rzeczywiście jest bardzo ładna. No w ogóle nie jest zniszczona. Tam ładne fotele, bardzo czyste też. I raczej nie palone, bo dziur nie ma. Nie ma. Panel sterowania klimatyzacją tam dalej jest. Możemy go zdemonstrować. Tylko, że klimatyzacji tu nie ma. Znaczy, no nawiewem, przepraszam, dokładnie. Nawiewem. A poniżej mamy radio. Działające. 5 biegów. No ale faktycznie, to nie widać, żeby ten samochód był zniszczony. To już faktycznie ten przebieg tutaj robi jest, robotę. Jest niski, jest bardzo fajny. A z tyłu zobaczmy może, jak z ciekawości to wygląda, jak już jesteśmy pod ręką. Bardzo ładnie jest. No i tutaj widać konserwowany, bo tu nawet coś wycieka. Jakiś olej, tak. Tak. Może teraz bagażnik na lince. O. No i co o tym bagażniku można powiedzieć? No bagażnik w tej chwili, jak widzimy, nie jest duży. Ma 167 litrów. Jak go rozłożymy... Dziękuję, to chyba 170 było, tak? To w sumie... Nie, takie mniej więcej takie same wymiary były. Podobna więcej, wielkość tak. Tutaj. Ale jak złożymy fotele, osiągamy jaką wartość? No wtedy pewnie będzie ponad 600 litrów, 624 no, nawet dokładnie. 624 litry tutaj mamy, także to jest całkiem niezłe. Tutaj, o już, tutaj mamy tak. Także to jest bardzo spory bagażnik, bardzo duży wóz do transportu. Pizzy na przykład. Pizzy bądź po prostu pasażerów w środku. W ogóle te samochody to w tej chwili już na takie youngtimery właśnie ludzie szukają. To są klasyki, no nie ma co szukać. A w takim stanie to się raczej rzadko zdarzają pewnie. Bardzo rzadko się zdarzają, dlatego też cena tego egzemplarza jest dość spora jak na Matiza, bo 4900, ale wydaje mi się, że za auto w takim stanie jest sens zapłacić tyle pieniędzy. No zdecydowanie, bo pewnie się lepszego nie znajdzie. No nie tak. Znajdzie się, a tu mamy, o, spoiler, żeby dociskało nas przy... Czyli jest dodatkowe wyposażenie tak zwane. Tak. Okay. Znaczy słuchajcie, no wady tego samochodu, bo każde auto ma wady, to na pewno wadą tego samochodu jest to, że rdzewieją te auta. Gdzie zawsze znajdzie się korozję w tych samochodach. Poza tym te auto są bardzo głośne. Bardzo głośne. Czyli nie ma tej wyciszenia super. Nie ma wyciszenia super. No trzy cylindry no, w końcu. Jakość wykonania tych samochodów jest średnia. Też po desce.
Chociażby ja w swoim egzemplarze jakiś miałem Matiza, to miałem taką sytuację, że jechałem 70 na godzinę, a on tak naprawdę jechał 50. To takie były przechowania w liczniku. Ale to w sumie dla bezpieczeństwa dobre. Dobre dla bezpieczeństwa. Też nie do końca, bo... Ja myślałem, że jechałem 120, a jechałem 80, także to było naprawdę spore, spore wyzwanie. Bardzo fajne auto, w bardzo rozsądnych pieniądzach, w bardzo dobrym stanie, także polecam. Janek poleca. Tak, polecam i uważam, że to jest świetne auto na pierwsze auto. Powiedz Janku, jak jest z dostępnością części, czy w ogóle serwisowanie tego samochodu jest proste i tanie? Auto jest konstrukcji CEPA, także jest bardzo proste w obsłudze. Ponadto części są wszędzie dostępne, w każdym sklepie, czy w jakiejś tam dużej hurtowni, czy w małym sklepie jakimś takim lokalnym. Ceny części. Podejrzewam, że za 300 zł można zrobić cały remont całego zawieszenia. To jest proste, bardzo proste. A teraz, zanim zabierzecie się za głosowanie, mamy dla Was życzenia świąteczne. Niech w Waszych domach zagoszczą zdrowie, miłość, radość, szczęście, dobro, zgoda, spełnienie i dostatek. Kochajcie Waszych bliskich. A my dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.